radcy o kontynuacji. Czy wybija się ta sytuacja? Muszę sobie olać to. Na koniec, już no dobra. Ale ja doniosłem. Co? Jeszcze mają problem? Przesyłka nie ma? Tak, trzeba będzie dołożyć, bo za ciasno jest. Tam się panowie gniotą się. Pan coś Sławka ma problem z tabletem. Sławka ma problem z tabletem, coś tam. Wyłącza się? Jest? Wróciło? Proszę o spokój. Wysoka Rado, otwieram drugą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Damnica. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum Radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Radnych, a w Waszym imieniu przybyłych gości Wójta Gminy, Pana Andrzeja Kordylasa. Witam Panią Sekretarz Angelikę Hermacińską. Witam Panią Skarbnik Urszulę Perkowską. Witam również Pana Radcę Prawnego, Pana Waldemara Piastowskiego. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Damnica zwołana została w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Damnica. Porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniami. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma uwag, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Tam się nie wyświetla. Proszę Panie Radny, mi się nie wyświetla, także nie widziałem. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie. Takie krótkie pytanie. Dzisiaj procedowana jest uchwała odnośnie wynagrodzenia. Pytanie takie. Co przez ten tydzień się działo, kiedy Pan objął stanowisko? Ponieważ no,
dzisiaj powinniśmy głosować nad tą uchwałą. Dzisiaj ją podejmujemy, a minął tydzień. Więc na jakich zasadach i na jakiej stawce, tak, wynagrodzenia? Proszę, pani sekretarz odpowie na to pytanie. Ten projekt uchwały był przygotowany dla państwa na dzień 22 listopada, stąd też był zapis w paragrafie 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dzisiaj byłby przedstawiony projekt w treści w paragrafie 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22 listopada 2018 roku. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma uwag, przystępujemy do realizacji projektu uchwały. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Dambnica w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Dambnica. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne wójtowi gminy Dambnica Andrzejowi Kordelasowi w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze 4700 brutto. Dodatek funkcyjny 1900 zł brutto. Dodatek specjalny 2640 brutto. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 940 zł brutto. Razem 10 180 zł brutto. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22 listopada 2018 roku. Uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z treścią artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych określa zaś ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. W myśl przywołanej ustawy pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę. Wójtowi przysługuje dodatek specjalny. Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. Z kolei wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia doprecyzowuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku. Zgodnie z jego treścią wynagrodzenie zasadnicze wójta gminy do 15 tysięcy mieszkańców może wynieść od 3400 do 4700. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wójta może wynieść 1900 zł. Wójtowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Mając na uwadze powyższe, przedłożono Radzie Gminy Dambnica projekt uchwały przedstawionej treści, zakładającej wysokość wynagrodzenia wójta gminy Dambnica na dotychczasowym poziomie. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni mają pytania lub uwagi do projektu uchwały? Proszę, panie radny. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący, panie wójcie, chciałbym zareprezentować stanowisko klubu radnych, a mianowicie uzasadnienie przytoczone przez panią sekretarz mówi tylko o kwotach, jakie są ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów o wynagradzaniu pracowników samorządowych. Jednakże w uzasadnieniu tym nie ma napisane, dlaczego pozostawiamy to wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie. Jak już pani sekretarz zauważyła, w rozporządzeniu Rady Ministrów o wynagradzaniu pracowników samorządowych wynagrodzenie zasadnicze właśnie waha się od 3400 do 4700. Dodatek specjalny od 20 do 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, natomiast dodatek funkcyjny maksymalnie 1900 zł. I w tym proponowanym projekcie uchwały są stawki na maksymalnym poziomie. Stanowisko naszego klubu radnych jest nieco odmienne. Oczywiście jesteśmy w stanie pójść na kompromis, tak? To nie jest nasza czysta złośliwość. Nie zgadzamy się z proponowanymi kwotami. Dlaczego? Jest kilka aspektów, a mianowicie gmina Dambnica jest najmniejszą pod względem powierzchni gminą w powiecie słupskim. Gmina Dambnica jest również na przedostatnim miejscu pod względem liczby ludności w powiecie słupskim. Dodatkowym czynnikiem jest to, że pan wójt, a pan Andrzej Kordylas objął stanowisko dopiero po raz pierwszy, pełni tą funkcję pierwszą kadencję i nie widzę żadnego względu, dlaczego dodatek specjalny miałby być na maksymalnym poziomie. Takie jest nasze stanowisko i jeszcze bym prosił panią sekretarz o przytoczenie według pani może definicji dodatku specjalnego, bo w ustawie o pracownikach samorządowych nie ma definicji dodatku specjalnego, jest tylko w rozporządzeniu Rady Ministrów o wynagradzaniu pracowników samorządowych wysokość tego wynagrodzenia od 20 do 40%. Tak, jednakże nie ma definicji, za co ten dodatek specjalny miałby
dać. Miałby zostać przekazany przez Radę Gminy. No i nasze stanowisko jest takie, że skoro pan wójt Andrzej Kordylas dopiero objął to stanowisko, no to chyba rozsądne, racjonalne podejście byłoby takie, żeby ten dodatek specjalny nie był od razu na maksymalnym poziomie. My proponujemy 20%. Nie mamy nic przeciwko temu, jeśli pan wójt się wykaże, żeby w przyszłości ten dodatek specjalny podnieść. Tak? Wynagrodzenie zasadnicze też chcielibyśmy troszeczkę obniżyć. Oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby go drastycznie obniżać. Też nie jesteśmy za tym, żeby one były maksymalne ze względu dopiero na początek przygody wójta gminy Damnica. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pani sekretarz chce się odnieść do tego? Jeśli mogę, jeżeli ustawodawca nie pokusił się o definiowanie pewnych pojęć, to tym bardziej ja nie będę definiowała pojęć. Natomiast są pewne stałe wynagrodzenie pracownika samorządowego, w tym również wójta gminy, który jest pracownikiem samorządowym, i nie widzę powodu, aby był dyskryminowany w stosunku do innych pracowników. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Ja może tylko dopowiem, że w rankingu gmin, może to, co pan radny zauważył, że jesteśmy małą gminą i mamy mało mieszkańców, natomiast w rankingu ogólnopolskim na 2000 bodajże 700 parę gmin zajmujemy 400 któreś miejsce, także nie jesteśmy taką najgorszą gminą. Proszę, panie radny. W imieniu klubu radnych chciałbym prosić o możliwość głosowania poprawki do projektu uchwały. Klub radnych proponuje wynagrodzenie zasadnicze wójta gminy Damnice na poziomie 4000 zł, dodatek specjalny na poziomie 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Dodatek funkcyjny pozostawiamy na maksymalnym poziomie, a więc 1900 zł i dodatek za wieloletni staż pracy również taki, jak został przedstawiony w projekcie uchwały. Także prosimy o głosowanie nad naszą poprawką. Dobrze. Dziękuję. Tu jeszcze pan radny chciał zabrać głos. Tak. To, czy ktoś zaczyna pracę pierwszy raz w urzędzie, czy też nie, to nie ma nic wspólnego z jego wykonywaną pracą. Moim zdaniem wójt zasługuje na utrzymanie takich stawek płacowych jak wójt poprzedni. Pan Jaworski też się nie wykazywał zbyt wielką inicjatywą, jak nie nam to oceniać. Ja proponuję, żeby tak zostało, jak, proszę o spokój, jak został zaproponowany. Dziękuję. Proszę, panie radny. Oczywiście nie chcę tutaj dyskutować, tak, na temat poprzednika, na temat obecnego pana wójta. Panie wójcie, taka jest po prostu nasza propozycja. To nie jest nasza czysta złośliwość. Chcemy tylko, jeśli pan się wykaże, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby to wynagrodzenie podnieść. Chciałbym jeszcze nadmienić, że budżet gminy Damnica też jest stosunkowo niewielki w porównaniu do pozostałych gmin naszego powiatu słupskiego. Dziękuję. Skoro wpłynął wniosek, musimy go przegłosować. Zarządzam głosowanie. Proszę, pani radna. Dobrze. Może ja przeczytam, dobrze? Jeżeli coś, to pan radny nie poprawi. Wynagrodzenie zasadnicze 4000. Dodatek funkcyjny zostaje na poziomie takim, jak był. Dodatek specjalny 20%. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości takiej, jak jest. Tak? Dobrze, dziękuję. Zarządzam głosowanie. Proszę, pani radna. Ja chciałam tylko przypomnieć, że reprezentujemy tutaj naszych wyborców i powinniśmy kierować się przede wszystkim rozsądkiem. Proszę państwa, idąc gdziekolwiek po raz pierwszy do pracy, na jakiekolwiek stanowisko, nie spotkałam się nigdzie, abyśmy otrzymywali zawsze maksimum. Ja liczę na to, że pan wójt się wykaże i że będziemy mogli podnieść mu pensję, ale w momencie, kiedy pokaże swoją operatywność, swoje działania. A jeżeli damy panu wójtowi maksimum pensji, nie jesteśmy w stanie już nic docenić, doceniając jego działania, podnieść mu. Chyba jest to bardzo logiczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jest to logiczne, pani radna, natomiast chciałbym zauważyć, że niekoniecznie przychodząc pierwszy raz do pracy dostaje się pobory najniższe. Znam przykłady i to nawet z naszej gminy, gdzie pracownicy świeżo przychodzący do pracy mają wyższe pobory, dostają wyższe pobory od tych, którzy pracują tam dłużej. Proszę pani sekretarz. Nie wiem, czy państwo wszyscy macie świadomość, że wynagrodzenie wójta, które zostało przedstawione państwu jako propozycja, jest wynagrodzeniem już obniżonym po ostatniej uchwale Rady Gminy. Nie było to maksymalne wynagrodzenie, jakie mógł otrzymywać wójt, ale w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzań pracowników samorządowych, nie ukrywam, że nieuzasadnionego w ocenie radnych tej gminy poprzednio, ponieważ nie rozpoczęli procedowania nad uchwałą w pierwszej wersji, to wynagrodzenie już zostało obniżone o 360 zł. Poza tym, jeśli pozwolę sobie zauważyć, że pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska. Jak państwo wiecie, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o kadry urzędów, nie tylko naszego, jest z tym problem. To w takim razie, jeżeli pracownicy samorządowi czy rządowi mają otrzymywać adekwatne wynagrodzenie do swoich obowiązków, to w takiej sytuacji, gdzie ma się znaleźć wynagrodzenie wójta? Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Proszę pani radna. Pani sekretarz, nie możemy dyskutować nad wynagrodzeniem, które zostało obniżone ustawą o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. To wynagrodzenie zostało obniżone w tej ustawie i to wynagrodzenie, które proponują państwo w dzisiejszym projekcie uchwały, jest maksymalne, jakie jest przewidziane w ustawie o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Skoro nie, zarządzam głosowanie. Tak, głosowanie nad wnioskiem klubu radnych. Tak. Teraz jest wniosek klubu radnych, teraz jest głosowanie, tak. Na obecnych 15 radnych za wnioskiem klubu radnych głosowało 5 radnych, przeciw było 9, przy jednym głosie wstrzymującym się. Także wniosek klubu radnych nie przeszedł. Dziękuję. Skoro nie ma więcej uwag, zarządzam głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Damnica. Nie pokazuje się nic. Nie, 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 tutaj nie było. Nie. Musimy jeszcze raz, bo nie wszyscy głosowali. Nie, 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 nie było. Ja w ogóle nie głosowałem, także. Nie, nie, nie. Tak. Tak, tak, tak. Także głosowanie nad projektem uchwały. Pierwszy koty za płot.
Proszę głosować. Przedstawiam wynik głosowania za wynagrodzeniem wójta gminy Damnica. Za głosowało jedna osoba, nie oddała, brak głosu jest. Trudno. I to prawdopodobnie z klubu, panie radny. Przedstawiam wynik głosowania za wynagrodzeniem wójta gminy Damnica. Na 15 radnych zagłosowało 9, przeciw 4, jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba nie oddała głosu. Tak, to, jeżeli chcecie państwo, możemy powtórzyć to głosowanie, ale myślę, że ten głos i tak nie ma wpływu. Nie ma potrzeby, tylko że system zapomniał. Dopóki któryś z radnych nie przyjdzie, któregoś z trzech przycisków, no to wystąpi się głosowanie. Myślę, że jest niemożliwe, żeby brać głos. Proponuję wznowienie tego głosowania. Dobrze, proszę bardzo, powtórzymy głosowanie. Tak, powtarzam. Dobrak. Teraz jest OK. Przedstawiam wyniki głosowania. Za głosowało 15 radnych, za 10, przeciw 4, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że w głosowaniu imiennym uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Damnica została podjęta. Dziękuję. Chciałbym, zanim... Proszę, panie radny. Może korzystając z okazji, że już chyba emocje opadły odnośnie tego głosowania, chciałem troszeczkę odkłamać przedstawioną tutaj sytuację naszej gminy, bowiem budżet gminy Damnica, proszę państwa, w przeliczeniu na jednego mieszkańca to jest 4812,93 zł. To są dane z poprzedniego roku. I naprawdę w tym zestawieniu gmina Damnica jest bardzo wysoko. Ponadto zadłużenie gminy Damnica w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy to jest 543 zł. I to naprawdę wiele gmin mogłoby nam pozazdrościć. Jeszcze chciałem, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, a też, że jest pan radca prawny, bo mieliśmy dylemat, znaczy były wątpliwości odnośnie składu komisji skarg i wniosków, której jestem przewodniczącym. Chciałbym, żeby może pan to, co przekazywał panu radnemu Jarzmickiemu telefonicznie, przekazał tutaj na forum. Tak, żebyśmy radny. Wszyscy byli świadomi tego, co było. Przez klub mieli z automatu wejść w
Dziękuję panu radcy. Proszę, panie radny. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam. Szybko. To znaczy ja w sumie chciałem tutaj powiedzieć teraz to, co pan radca powiedział, tak? W statucie jasno jest zapisane, że Rada Gminy wybiera spośród tych, również tych delegatów, tak? Z klubu, a nie z automatu oni wchodzą. Możecie sobie tak zmieniać, bądź w ogóle się zmieniać co miesiąc najlepiej by było, tak? No to byłoby no śmieszne. Ale to nie jest ironia, no po prostu już tutaj się nasłuchałem różnych rozwiązań z państwa strony, więc jestem w stanie sobie wyobrazić wszystko. Dobrze, dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam drugą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Damnica. Dziękuję. Chcielibyśmy się spotkać na budżetu. Tylko jeśli można tak nieformalnie.